Upały mogą być śmiertelnie niebezpieczne, a przed ostrym słońcem lepiej się chronić niż wystawiać na jego działanie. Wielkimi krokami nadchodzi lato, a wraz z nim wiele zagrożeń, które wynikają z ładnej pogody. Fatima Orlińska. Temperatura ciała powyżej 39 stopni, szybszetętne uczucie oblewających potów, a nawet utrata przytomności. To objawy, które po długotrwałej ekspozycji na słońce powinny skłonić do pilnego kontaktu z lekarzem. Udar cieplny to wciąż ta niechciana pamiątka, którą najczęściej przywozimy z wakacji. Najbardziej narażone są dzieci. Możemy też mieć udar słoneczny albo też wyczerpanie cieplne, bo to jeszcze możemy rozróżnić na różne. We wszystkich tych kwestiach należy jak najszybciej osobę przenieść w miejsce schłodzone, w miejsce, gdzie chociaż odrobina chłodu będzie, powoli uzupełniać płyny, jeżeli osoba jest przytomna, i natychmiast wezwać pomoc, pogotowie ratunkowe, które przyjedzie na miejsce, zabezpieczy pacjenta, poda płyny i przewiezie pacjenta do najbliższego szpitala. Udar słoneczny i wyczerpanie cieplne mogą zagrażać życiu. Zwykle stan zagrożenia trwa kilka godzin, ale skutki odczuwane są nawet kilka dni. Do kilku lat z kolei może trwać leczenie innych, dużo poważniejszych skutków nadmiernego, długoletniego, ale i krótkotrwałego wystawiania ciała na ostre promienie słoneczne. Czerniak, bo o nim mowa, to złośliwy nowotwór skóry, który w Polsce rocznie wykrywany jest już u ponad 4,5 tysiąca osób. U kobiet czerniaki lokalizują się zazwyczaj na kończynach dolnych, bo panie kochają opalać nogi, a panowie zazwyczaj ściągają koszulę do prac domowych i tam częściej te czerniaki na plecach występują. Grupy ryzyka zachorowania na czerniaka to przede wszystkim pacjenci, którzy są poddawani przewlekłej immunosupresji, ale również to chorzy, którzy są również poddani transplantacjom narządowym. Jeśli na skórze występuje około 100 zmian barwnikowych, to najwyższy czas skonsultować się z lekarzem. Skórze warto się przyglądać również z innego powodu, zwłaszcza po wizycie w lesie, na łące czy w parku. Okres od wiosny do wczesnej jesieni to szczyt aktywności kleszczy. Jest ich coraz więcej, a ich nowe egzotyczne gatunki spotykane są już w Polsce. Do najgroźniejszych chorób przenoszonych przez te pajęczaki należą borelioza i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Tendencja, jeżeli chodzi i boreliozę, i kleszczowe zapalenie mózgu, jest ciągle rosnąca. W ubiegłym roku mieliśmy 18 zgłoszonych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu przenoszonych przez kleszcze. To jest bardzo dużo tych przypadków. Do tej pory mieliśmy pojedyncze kilka, a teraz nagle zdarzyło się, że jest dłużej. Im szybciej usuniemy go od czasu, kiedy się wedrze w naszą skórę, tym mniejsze szanse i ryzyko przeniesienia zakażenia. Więc po usunięciu tego kleszcza mamy rankę, którą dezynfekujemy i obserwujemy do miesiąca czasu, czy nie wystąpi w miejscu ukłucia tego kleszcza taki rumień. Profilaktycznie można zabezpieczyć organizm przed odkleszczowym zapaleniem mózgu, stosując szczepionkę. Na boreliozę szczepionki niestety nie ma.